jaki jest największy problem przy nagrywaniu dźwięku kamerami GoPro? No, największy problem to są zakłócenia. Pierwsze, wiatr. Jeżeli jest wiatr lub jedziemy szybko, wiadomo, że to się na mikrofony przenosi. No i tu są różne metody walki z tym. Są takie gąbki, w które wkładamy kamerę i wtedy to one zmniejszają zdecydowanie ten szum wiatru, tak jakby go pochłaniają w pewnym sensie. To jest jedna metoda bardzo polecana. Takie gąbki nie kosztują dużo, są super. One trochę utrudniają obsługę kamery, no bo żeby się tam dostać do baterii czy do czegoś, jak taką gąbkę zdjąć albo przynajmniej zsunąć, no to jest taka wada. No ale nie taka wielka w porównaniu z zaletą, że będziemy mieli fajny dźwięk. Jest też, kamery mają ustawienie w środku, jak reagować na wiatr, czyli coś tam kamera próbuje sama wytłumić ten wiatr. Warto tam przeczytać, zastanowić się, ustawić. Ja na przykład domyślnie mam ustawioną totalną redukcję wiatru zawsze. No ale tak jak głównie z wami rozmawiam, więc to jakby też jest zrozumiałe. Jeżeli wam na tym nie zależy, no to nie trzeba, ale warto też wiedzieć, że taka opcja jest. Jeszcze jest jedna rzecz ważna, jeżeli chodzi o kamerę. Mianowicie kamera trochę różnie zmiera wiatr, w zależności od tego, czy jest ustawiona do przodu, do boku czy do tyłu. Myślę, że po prostu projektując kamerę, no większość jednak ludzi kręci do przodu. Jeżeli kamera jest ustawiona do przodu, te mikrofony są tak ustawione, żeby jak najmniej tego wiatru łapać i jakby jak najlepiej pracować. Więc jeżeli kamerę macie ustawioną do boku, czyli bokiem do wiatru, bądź tyłem do wiatru, czyli w tylną ścianę kamery wieje wiatr, to na pewno zakłócenia będą większe. To pamiętajcie też o tym, że właśnie jeżeli kręcicie coś do tyłu, to może być dużo większy szum w kamerze. Takie są przynajmniej moje doświadczenia z kręcenia i warto o tym pamiętać.